Witajcie w naszej kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek właśnie przygotowuje owsianeczkę. Tak jest. To jest nasza kuchnia, nasza szafa. Spanko. Nasza sypialnia. Tylko łazienki nie mamy. Łazienka jest na oku. A w ogóle to dzisiaj jest jakoś strasznie zimno. Wczoraj chodziłam tutaj w krótkich spodenkach, a dzisiaj mam na sobie dwie warstwy merynosa i kurtkę puchową. Także pogoda w Nowej Zelandii jest dosyć zmienna. Na ty jak tam? Zimno? No, czy ja mówiłam rano, że jest mi bardzo zimno? Chyba tak mówiłam. Że w puchówce chodzisz? W puchówce, w dwóch merynosach i puchówce, a teraz rozbieram się do krótkich spodenek. Taka jest właśnie Nowa Zelandia, słuchajcie. Nie, taka jest na ty. A, no to też jest taka możliwość. Dobrze. W dniu dzisiejszym zaczynamy trekking. Bardzo wcześnie. 10. Później się nie dało, niestety. Jakby się dało, to byśmy wybrali późniejszą godzinę. Ale się nie dało. Nie szanujcie naszych metod rozpoczynania trekkingów. I nie polecamy ich jako sprawdzone metody. A dlaczego się nie dało? Bo żeby zrobić Tongariro Alpine Crossing, który dzisiaj robimy, rusza się z punktu A do punktu B. Bez powrotu było do punktu A. Nie jest to żadna pętla, więc po prostu są busiki, które wożą z mety na start. No i najpóźniejszy busik był o 9. Tak jest. Więc tak sobie już maszerujemy parę minut. Na razie bardzo powoli. No a tak jak Nati wspomniała, dzisiaj jesteśmy w Tongariro National Park. Tongariro. Jakieś tam. O, pierwszy kilometr minął nam. Właśnie, z 19. Więc jesteśmy w Tongariro National Park i idziemy do środka Mordoru, ponieważ tutaj był nawrócony właśnie Mordor z Władcy Pierścieni. Nati, jak się spakowaliśmy? No nie będę o tym mówiła. Generalnie jak nie spakowaliśmy się wieczorem, to jest też kolejna nauczka dla was, żeby się spakować po prostu wieczorem i rano się nie śpieszyć. No i rano się śpieszyliśmy. No i wzięliśmy mniejszy plecak, a powinniśmy wziąć większy. I wszystko tam tak upychaliśmy jeszcze na siłę. Ja zaraz będę musiała zdjąć bluzę. No ale dobra, przewiążę ją sobie gdzieś. Dlatego mamy szybkie tempo, bo trzeba to szybko zrobić i stąd uciekać. Ja żartuję. Widoczki też popodziwiam. Idziemy do góry przeznaczenia. Jakiej? Przeznaczenia. A dlaczego jest tak nazwane? Z jakiegoś filmu? Chyba z Władcy Pierścieni. A, nie oglądałam. Wiem. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie oglądał Władcy Pierścieni? Nie. Tak jak ja? Nie. Jest ignorantstwo na najwyższym poziomie. No cóż. Wstyd. Hańba.
Ja to myślę, Nati, że za tymi skałami się Frodo chował. Też tak myślę. Chociaż nie wiem, kto to jest Frodo, ale też tak myślę. Dobra, już nie straszę was swoją ignorancją. Już nie słuchajcie tego. Ja cię tutaj zostawię, naprawdę. A wrzucę cię do tej góry. Jak pierścień? Tak. A widzicie, jednak coś wiem. Standardowo na szlaku w Nowej Zelandii muszą być schody, także i tutaj one były. No i po przejściu ich zrobiliśmy sobie małą przerwę. Kanapka od pana kanapki w Mordorze nabiera teraz zupełnie innego znaczenia, moi kochani. SPF-ik, ważna sprawa. Bo Tomek... Ja Tomasza, tak. Tomek by się spalił raz, dwa. Ale i tak masz takie, o, masz rękawek. Oczywiście, że mam rękawek, no to że nie mam rękawka, bo nie chodzi bez rękawek. W rękawku to mam rękawek, no. Hello. Czyli znaczy, że jednak pomimo 50 się trochę opaliłeś. Ło, oczywiście. Za mnie setka i by pewnie bym się opalił. Nie ma czegoś takiego, że się nie opalę. Może się nie spalisz, tak. Ale opalisz. Idziemy dalej. No i dotarliśmy do najwyższego punktu naszej wycieczki. Tabliczka informuje nas, że jesteśmy na hikingu po aktywnym wulkanie, który może wybuchnąć bez ostrzeżenia. A w tym momencie, moi drodzy, znajdujemy się na Teneryfie. W wielu miejscach już byliśmy w Nowej Zelandii, ale tym razem jest to Park Narodowy Teide. Bardzo, bardzo podobny. No i w tym momencie rozpoczyna się bardzo nieprzyjemne zejście. Składa się ono z drobnych kamyczków, więc łatwo się poślizgnąć, łatwo się przewrócić. Na szczęście nie jest ono bardzo długie, ale jest bardzo nieprzyjemne. Ale nie ma co narzekać, bo dzięki temu zejściu dochodzimy do jeziorek, które już bardzo długo nam się marzyły, żeby je zobaczyć. Widzieliśmy je wielokrotnie w internecie, dzisiaj mogliśmy ujrzeć je na żywo, także no, robią niesamowite wrażenie. To w ogóle kolor wody w Nowej Zelandii, czy to jezior, czy to morze, oceanu, jest niesamowity. Widoczki, słuchajcie, nie z tej ziemi. Szkoda, że zapachu wam nie możemy przekazać. Przepiękne, ale właśnie o tym chciałam powiedzieć, że żeby wam całość doznać, żebyście mogli poczuć się tak jak my, to weźcie sobie teraz zgniłe jajo i podłóżcie pod nos i będziecie się czuli... W czasie oglądania tego filmiku. Tak, dokładnie tak. To się poczujecie tak jak my. No po prostu tak tu śmierdzi. A ludzie tutaj jedzą jakieś kanapki, owoce. Niesamowite. No, ale to tak może dodatek po prostu. Myślałam, tak, że jedzą kanapkę z jajkiem. Tak. Nie? No. Ja na 100% byłbym przekonany, że jadłem kanapkę z jajkiem tutaj. Na 100%. Weź, szan. Nie z jajkiem, z gniłym jajkiem. No, z jajem właśnie. Takim. No. Miesięcznym. No i potem zostało nam jeszcze 10 km w dół. Co prawda już nie było takiego zejścia, jak wam pokazywałam na poprzednich filmikach. Natomiast było to jednak 10 km do przejścia. No i co, tak sobie tuptaliśmy z nóżki na nóżkę. Nie lubimy za bardzo schodzić, aczkolwiek ta droga nie była taka zła do schodzenia. W ogóle to tak sobie dzisiaj idziemy tym szlakiem. I taką myśl mam, bardzo głęboką, słuchajcie, że tak jak całe dzieciństwo, nawet nie dzieciństwo, jak już byłam nastolatką, nawet jak już byłam dorosła, to rodzice pokazywali mi świat, wzięli mnie do Kenii, Ekwadoru, Meksyku, po całej Europie jeździliśmy, tak. Ja mam teraz takie głębokie poczucie w sobie, będąc w tej przepięknej Nowej Zelandii,
że chciałabym moim rodzicom pokazać Nową Zelandię i w jakiś sposób się odwdzięczyć za te lata pokazywania mi świata i zarażania no, miłością do podróży, tak? Więc mamo, tato, czy zechcecie ze mną wyjechać do Nowej Zelandii? Ej, ty tam! Co się śmiejesz? Z czego śmieszkujesz? No i też bierzemy. Tylko moją mamę będziemy musieli, nie wiem. Na promie ją przetransportujemy. Uśpić na 16 godzin przelotu. Wolałaby pani prom czy przelot? Proszę napisać w komentarzu. Ale chyba, słuchajcie, dzisiaj wygraliśmy pogodę na loterii. Bo są jakieś takie małe chmurki, ale naprawdę widoczność jest niesamowita. Jest słońce. No po prostu, my, tym razem Tomasz, mieliśmy szczęście do pogody. Jak tam kanapka z Moldoru? Dycha. Przerwy w górach na kanapkę to jest najprzyjemniejsze, co jest w całym trekkingu. Polecam. A tu widoczek. No i my już schodzimy w dół, znowu doszliśmy do jakiegoś lasu deszczowego. Zostało nam jeszcze no, niecałe 2,5 km. Stópki, kolana, generalnie całe nogi już wołają i proszą o koniec tego trekkingu. No, ale jeszcze troszkę będzie Tomek. Także opowiemy wam już z parkingu o szczegółach tego szlaku. Co tam jest, Tomusiu? Jezu kochani, to jest właśnie ten moment, który kocham na wszystkich trekkingach. Kilometrów, 5 godzin 15 minut, pułap tlenowy, 5.0 aerobowy i 2.9 beztlenowy, całkiem nieźle, regeneracja 71 godzin, no i stan wytrenowania efektywny, Garmin pochwala takie treningi, super. No, a teraz się rozłożyliśmy na parkingu i sobie jeszcze chwilę posiedzimy, odpoczniemy. Fajnie mieć takie krzesełka w samochodzie, nie? No. Sandra, bardzo dziękujemy za te krzesełka. Bardzo je teraz doceniamy. Przydały. No i miałam wam zrobić jeszcze podsumowanie na parkingu, ale byłam już taka zmęczona, że zapomniałam. Także nadrabiam to teraz. Cały szlak Tongariro Alpine Crossing ma 19,4 km, ale żeby dojść do parkingu, to wychodzi tak jak nam 21 km. Musicie wziąć shuttle bus, który trzeba zarezerwować wcześniej, bo trasa jest z punktu A do punktu B, więc shuttle bus musi was dowieźć na start trekkingu. Na szlaku są toalety, ale polecamy wziąć chusteczki i płyn do dezynfekcji. Szlak jest dosyć nasłoneczniony, ciężko znaleźć tam cień, więc warto mieć ze sobą okulary, jakieś nakrycie głowy, zapas wody, krem z filtrem. No i nie zapomnijcie też o butach trekkingowych i o czymś ciepłym. Tak jak wspominałam, jest to teren aktywnego wulkanu, więc sprawdzajcie komunikaty oraz prognozę pogody na stronie parku na bieżąco. No i przed rozpoczęciem wędrówki trzeba uzyskać zgodę. Jest to raczej formalność, ale od niedawna istnieje taki obowiązek, więc warto go przestrzegać. No i to chyba wszystko, co chciałam wam przekazać. Jedziemy dalej. No i zahaczyliśmy jeszcze o maczka, a powód jest, słuchajcie, wyjątkowy, bo jesteśmy w World's Coolest McDonald's. I jest tutaj sobie samolocik. Fajne. Dlatego właśnie nie mogliśmy sobie dzisiaj odpuścić maczka. Chociaż mogliśmy ugotować na kempingu, bo bylibyśmy dosyć wcześnie, no ale nie skorzystać z takiej sytuacji, nie zjeść maczka w World's Coolest McDonald's. Wpytki w nowozelandzkim McDonaldzie są zawsze przesłane. Poprosiłam go, żeby to powiedzieć.
było słychać, że go poprosiłam? Nie. No dobrze. No i słuchajcie, co nas zdziwiło, to to, że w Maczku w Nowej Zelandii nie segreguje się śmieci. Co jest... Wszystko do jednego wora. Nie było problemu. A w Nowej Zelandii generalnie wydaje nam się, że bardzo dbają o ten recykling śmieci. Na każdych kempingach są kosze do recyklingu, w sklepach są papierowe torby, nie ma plastikowych. I tu nagle takie zaskoczenie, takie niemiłe zaskoczenie. No, no ale cóż, no to może nie, jednak nie jest World's Coolest McDonald's, skoro nie recyklingują śmieci. Tak gadam na Tomka. Sama się dzisiaj opaliłam. No, milutka. Tak, także tak. Potrekkingowo zmęczeni żegnamy się z wami na dziś. To był cudowny dzień, chociaż męczący. No, było więcej kilometrów niż sądziłem. Jakoś tak. Dosyć mocno mnie przymęczyło. Kolanko już na koniec tak troszkę delikatnie, może nie, że jakoś bardzo odmawiało posłuszeństwa, ale było czuć, że nie podoba mu się te 21 km i 30 chyba tam, nie wiem, 3000 kroków już tak mówiło. Może zasiądziesz? Co ty robisz? Co ty robisz? No, ale daliśmy radę. Jutro mamy taki dzień, może nie to, że luźniejszy, ale nie mam żadnych trekkingów, więc kolano powinno się zregenerować. No nie, nawet teraz widzę, jak wychodziłem z samochodu, to że nie było tragedii, więc myślę, że spoko. Pod tym względem jest naprawdę okej, okay, więc ono gdzieś tam może nie jest tak w 100% idealne, jak powinno, ale nie ma tragedii. No, także żegnamy się z wami na dzisiaj. Dzięki, że z nami jesteście. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i widzimy się jutro. Pa, pa. Pa, pa.